Pierwsza aktualizacja w sezonie Marvela już jest. W tym odcinku pokażę wam wszystkie nowe przedmioty, zmiany na mapie i wiele, wiele więcej. Ale widzowie, zanim przejdziemy do tego, co zostało dodane, dzisiaj dla was coś przygotowałem. Właśnie pod tym odcinkiem możecie zgarnąć ten samochód, czyli Imperator DT5. I jeśli chcecie go zgarnąć, koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, sprawdźcie oczywiście, czy nie wygasł wam mój kod Rafa to ja w sklepie i w komentarzu napiszcie swój nick z gry. Wyniki oczywiście będą na Discordzie. I słuchajcie, na samym wstępie chcę wam pokazać, co zostało dodane, jeśli chodzi o super poziomy. Z tego co wiem, również powinniśmy dostać Tuma, który powinien już się pojawić. Być może zadania będą o troszkę innej godzinie, ale słuchajcie, mamy tutaj doktora Duma, którego będziemy mogli odblokować i do niego również pojawił się styl i moim zdaniem mega to wygląda, naprawdę mega wygląda ten styl do doktora Duma i poza tym mamy tutaj, jak możecie teraz zobaczyć, nie wiem co to jest, tak szczerze, zestaw, aha, to jest pewnie do Lego, okej, tak, do Lego. Nie wiem, no chyba tak, ale mamy tutaj nową, nowiusieńką lotnię, którą będzie można odblokować. Jeśli pod tym odcinkiem zostawicie naprawdę dużo łapek w górę, nagram dla was te zadania, jak je najlepiej wykonać, jak je najłatwiej wykonać, więc zaznaczajcie dzwonek, żeby tutaj wiedzieć co i jak. Tak wygląda styl do doktora Duma i jeszcze mamy tutaj, z tego co wiem, dokładnie emotkę. Emotka wygląda w ten sposób, czyli on tutaj prawdopodobnie będzie starał się coś zniszczyć. Dokładnie tak, no i sam styl do doktora Duma. Ale nie są to wszystkie style, ponieważ mamy tutaj jeszcze dodatkowe nagrody. I z tego co wiem, to ta pierwsza strona chyba była wiadoma, ale szczerze nie wiem już sam, nie sprawdzałem tego, więc napiszcie mi wy w komentarzu. Ja na pewno przejdę do tych rzeczy, które faktycznie zostały dodane. Te trzy rzeczy chyba mieliśmy. I tak, słuchajcie, jeśli chodzi o style, zaraz wam pokażę jak to wygląda w szafce, ale na stronie 5, 6 oraz 7 dostaliśmy dokładnie coś takiego, czyli tutaj mamy ten zielony styl właśnie do karnetu bojowego. Tak to wszystko wygląda, tak to się prezentuje, jeśli chodzi o style. Zobaczmy dalej, mamy również styl niebieski i to są takie jakby takie płomienie, coś w tym stylu i oczywiście również tutaj mamy 5 skinów. Ej, ten skin jest fajny, tak szczerze wam powiem, że wygląda to naprawdę nieźle. Zobaczmy na ostatnie style i tutaj mamy w ogniu zagłady. Ej, w ogniu zagłady, być może to się jakoś odnosi do eventu na koniec sezonu czy coś takiego, być może coś z tym będzie związanego. Ale słuchajcie, no wygląda to naprawdę fajnie i już mam pomysł, co z tym wszystkim zrobimy. Także widzowie, jeśli chodzi o dodatkowe style, tak one się prezentują. Wydaje mi się, że jest to tutaj wszystko, jeśli chodzi o karnet bojowy, a teraz przejdźmy do gry i zobaczmy, co tam na nas czeka. A więc widzowie, jak możecie zobaczyć, udało mi się znaleźć nowy przedmiot. I słuchajcie, jest to jedna z kilku nowości, które zostaje wprowadzone. Jak pewnie widzieliście, po miniaturce jest tego dzisiaj sporo i pogadamy sobie jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, która również na tej miniaturce się znajduje, ponieważ mamy bardzo, ale to bardzo ciekawe informacje, ale to do tego przejdziemy za chwilę. Słuchajcie, pierwsze co, mamy tutaj pazury czarnej pantery, czyli Shuri. Słuchajcie, tak to wygląda, ma to 10 użyć. Jak możecie zobaczyć, po lewej stronie mamy tutaj cięcie, natarcie, super doładowanie pazurów. Ja bym sobie jeszcze przeczytał tutaj opis, nie wiem dlaczego, ale one się ładują procentowo. Zobaczcie, one mają tak 17%, 18%, 19%, czyli pewnie to doleci do 100%, więc one się tak jakby ładują od podniesienia, tak by to wyglądało. Ja jeszcze tutaj na chwilę wyrzucę, podniosę, no i zobaczcie, faktycznie mamy tutaj te procenty. Tak, podnieśmy sobie to, zobaczmy jaki to ma opis. Osobiste pazury czarnej pantery Shuri pozwalają ich posiadaczowi szybko przemieszczać się po polu bitwy. Broń ta pochłania energię kinetyczną, którą można wykorzystać do super doładowania jej niszczycielskich zdolności ofensywnych. Wygląda to bardzo ciekawie i co ciekawe jeszcze, podobno wróciły rękawice Magneto. Być może uda mi się je znaleźć podczas tej gierki, ale dobra, pierwsze co, no to oczywiście sprawdźmy, czy wyżej skaczemy. Skaczemy w sumie tak samo, ale zobaczcie jak kamera się oddala, więc można powiedzieć, że mamy lekko większe pole widzenia i jak przyspieszam, ej, to jest ciekawe, czekajcie, jak przyspieszam, to zaczynam biegać jak pantera. Doładujmy sobie może cały pasek życia i przebiegnijmy się, tak? Aha, czyli to po prostu... Aha, czyli to po prostu tak to wygląda, czyli
Nie rozumiem tego trochę, czyli być może lekko szybciej biegnę, tak by to wyglądało. Tak, na pewno dużo szybciej biegnę. Czyli jest to oczywiście zależne od naszego paska. I dobra, użyjmy sobie to. Mamy 100%, jak widzicie, użyjmy. I to tylko i wyłącznie działa w ten sposób. Tylko teraz pytanie, o co chodzi z tymi procentami? Użyjmy, czekajcie, mamy tak, cięcie. W powietrzu mamy natarcie. Aha, okej. Czyli coś takiego się dzieje. I słuchajcie, mamy tutaj jeszcze jakieś super doładowanie pazurów, okej? Przyciśnijmy to. I wygląda to, jak one by były mocniejsze. Czekajcie, czy one będą teraz mocniejsze? Wydaje mi się, że... No nie wiem, powiem wam szczerze, musiałbym to sprawdzić na NPC-cie jakimś, ale jak widzicie, cały czas mogę szybko biegać. Okazuje się, że znalazłem lokację i jest to dokładnie przy tym mieście, tylko najgorsze jest to, że do tego wszystkiego jest nam potrzebne bardzo dużo golda. Jeszcze ile golda, nie mam żadnego pojęcia, ale zaraz wam właśnie chcę pokazać tą lokację. Chcę wam, no kupimy na pewno i przetestujemy te mityczne SMG-ki. One są podobno bardzo dobre, będą na pewno mega szybko strzelne. Tylko tak jak mówię, potrzeba nam trochę złota, więc ja szybko tego złota tutaj dla nas wyzbieram i zaraz wam się pokażę. I słuchajcie, tutaj chcę wam jeszcze powiedzieć o tym, że jeśli potrzebujecie szybko złota, to powróciły, nie wiem czy one były, ale wydaje mi się, że chyba nie, ale no najwyżej tutaj źle powiem, powróciły prawdopodobnie właśnie IEM-y i dzięki tym IEM-om możemy sobie bardzo szybko tego złota nafarmić. Jak widzicie, ja sobie tutaj na farmie na automacie trochę tego złota. Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć tutaj tego jak najwięcej. Za szybko rzuciłem. Słuchajcie, zbierzmy sobie całe to złoto i dostałem 550, więc prawdopodobnie jeszcze chyba 50 będę musiał znaleźć, ale to już prawdopodobnie znajdę sobie tutaj w skrzyniach i będę mógł od razu kupić sobie ten mityczny przedmiot. Okej, udało mi się znaleźć brakujące złoto. Jak widzicie, mamy tego 625. Z tego co wiem, podobno kosztuje to 500-600 golda, ale w sumie tak jest zazwyczaj. Jeśli chodzi o właśnie Gwentpool, gdzie ją możemy znaleźć? Oczywiście jest to przy karkołomnych kolejach, dokładnie na tej stacji. Ona nie jest w tym miejscu przy rafcie, tylko ona jest na stacji. Ona prawdopodobnie sobie zwijała bardziej w tą stronę i ją możecie znaleźć w tym miejscu. I słuchajcie, ja jeszcze podczas tego odcinka, jak kupię tego SMG-ka, poczekam jeszcze raz, aż wyspa się zrespi. Zobaczymy, czy faktycznie jej jeszcze nie ma i ona dopiero zostanie dodana. Ale dobra, na razie zakupmy sobie tutaj. Po pierwsze, możemy sobie kupić kulki. Po drugie, podwójne mikropistolety maszynowe Gwentpool. Słuchajcie, tak one wyglądają. Kosztują one 600 golda. To jest dosyć dużo, tak szczerze. I słuchajcie, zobaczmy, jak to wszystko wygląda. W sumie będziemy mogli ją zaatakować. Zobaczymy, jak to nam zadziała. Także tak, zobaczmy na opis. Para osobistych mikropistoletów maszynowych Gwentpool. Bardzo szybko robi... Piu, piu, piu. I słuchajcie, obrażenia 14, szybkostrzelność prawie 18, pojemność magazynka 32. Ja pierwszy co, to przetestuję po prostu, jak to strzela. W sumie ubiorę sobie słuchawki i zobaczę, jak to tutaj działa. Jest to chyba jeszcze szybsze niż tamte, chociaż szczerze dobrze by to było porównać, czy tak faktycznie jest. Także... No jest to mega szybko strzelne. Jeśli zadaje 14, no to w ciało powinno zadać 14, a w głowę też? Nie, 21. Ej, powiem wam, że ten SMG jest totalnie mocny. Ale co ciekawe, słuchajcie, ona też wyrzuca nam tutaj te mikro... Aha, szybkostrzelność. Ej, tu jest taka sama szybkostrzelność, tylko te przeładowują się o połowę szybciej, czyli w sekundę. Obrażenia 14, tutaj obrażenia 11, więc fioletowe pewnie 12, 13, chociaż nie, 12 i 13 zł, więc to ma jeden damage'u więcej. Jest tak samo szybkostrzelne, ale czas przeładowania w sumie możemy zobaczyć. No powiem wam, że jest to mocne, tak jak są... A ty, ona jeszcze tutaj zostaje, ona jeszcze tutaj zostaje. Słuchajcie, sprzedaje ona tylko i wyłącznie chyba jedne mityczne SMG-ki. Widzowie, na pewno zastanawiacie się, co robi rękawica Thanosa na miniaturce. Dlaczego ten odcinek się tak nazywa? Słuchajcie, okazuje się, że mechanika taka jak z Thanosem powróciła. I słuchajcie, przeglądnąłem dosłownie cały Twitter w poszukiwaniu, jak to wszystko wygląda. Jak to wszystko działa, zaraz wam to wszystko pokażę, o co w tym dokładnie chodzi. I słuchajcie, ogólnie sprawa ma się tak, że dostajemy niby rękawice Thanosa 2.0, ale w
postaci Dooma. Tym razem będziemy zamieniać się w doktora Dooma i co ciekawe, jest to dokładnie na tej wyspie. O co z tym chodzi? U góry mamy jakby taki gar, który zamienia nas w doktora Dooma. I słuchajcie, dużo osób na Twitterze pisze, że jest to tylko i wyłącznie na to około 5%, żeby trafić to w meczu. Czyli nie każdy mecz zrespi nam tą wyspę. I słuchajcie, mamy 5% na to, żeby ta wyspa nam się pojawiła. I dokładnie na tej wyspie będziemy mogli zamienić się w doktora Dooma, który ma 500 HP, jest za to wolniejszy, ma 500 shielda bodajże, ma super moce, zaraz wam pokażę filmik, jak to dokładnie wygląda, ale słuchajcie, jako że jest tylko i wyłącznie na to 5%, ja mogę dzisiaj bardzo dużo czasu na to poświęcić i dla was tutaj, sprawić to wszystko w kolejnych odcinkach, więc żeby tego nie pominąć, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i słuchajcie, zamiast tej wyspy, jeśli uda nam się trafić, mamy na to 5% podobno, tak jak mówię, nie wiem, czy to do końca jest tak, jak właśnie mówię, tak przynajmniej piszą ludzie na Twitterze, że mamy 5% na pojawienie się w specjalnej wyspy doktora Dooma, być może to z biegiem czasu będzie zmienione, ale na tą chwilę podobno jest tylko i wyłącznie na to 5%, więc wy teraz możecie zobaczyć tutaj z boku, jak to wygląda, więc odpalę wam tutaj filmik, zobaczcie, jak to się wszystko ma. Także widzowie, to by było na tyle, ja lecę szukać wyspy, podobno mam na to 5%, wy zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał, wpisujcie kod Rafa to ja w sklepie i koniecznie wbijajcie na mapy Red vs Blue, także to by było na tyle, trzymajcie się, na razie, cześć!